Robert Elgendi, witam. To nie jest czołg, ani też kapsuła kosmiczna, a wnętrze dakarowej ciężarówki. Jednak aby wyruszyć nią w trasę, trzeba mieć odporność nie z tej ziemi. Spotkanie z ciężarówką na odcinku do przyjemnych chyba nie należy. Na szczęście nie miałem okazji jeszcze sprawdzić, ale sądząc po tym, co się dzieje, jak samochód przejeżdża obok, to na pewno nic miłego. Poza tym dostać kamieniem spod takiej ciężarówki, to spod motora boli, a spod ciężarówki mam nadzieję, że nie będę musiał się dowiedzieć. Adam Tomiczek ciężarówki już na pewno nie spotka, bo musiał wycofać się z rajdu, ale inni powinni uważać na tego giganta. W załodze Gerarda De Roya mechanikiem jest Polak Dariusz Rodewald. 1100 koni, 5000 Nm. Także jest to ogromna moc. Z jaką prędkością leci się na Dakarze takim dziełem? 140 jesteśmy blokowani. Bez żadnych blokad można 190 lecieć. Darku, na czym polega twoja praca podczas odcinka specjalnego? Właśnie to jest moja praca. Monitoruję wszystko, wszystko jest okej. Żeby po prostu, aby wygrać Dakar, trzeba po prostu jechać bez żadnych problemów. W historii rajdu Dakar tylko dwóch Polaków stanęło na najwyższym stopniu podium. Są nimi startujący na kładzie Rafał Sonik i właśnie Dariusz Rodewald, który ma szansę dokonać tego po raz trzeci.